Mam ogromny zaszczyt i przyjemność powitać Państwa na wystawie wernisażu Notatnik wyobraźni Stasesa Eitrigeviciusa. Jak Państwo zauważyli, po prostu tak zwyczajnie to powiedziałam, prawda? Bez przymiarników, bez uniesień, bez zarwytów, oków, jaków, tak po prostu. Proszę Państwa, czasami korzystam z maksymy, że o górze nie mówi się, że jest górą. A przed Państwem Mount Everest plastyki światowej Stasis Eidrgeniciusz! Artysta światowej sławy, ja mówię z małymi przymiotnikami na zasadzie, że góra nie mówi o tym, że jest górą, ale dzisiaj w Galerii Sztuki mamy pracę Mount Everestu światowej plastyki. Stasis Eidrigeviciusz jest właściwie z pochodzenia Polakiem, bo więc ojciec był Polakiem, matka Litwinką. Stasis od 1989 roku mieszka w Warszawie, jest związany z Polską, ma liczne wystawy w kraju, nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim za granicą. Chyba jesteśmy jedynym powiatowym miastem, w którym ta wystawa się odbywa. To już rzecz nie wiadomo skąd cierpię z rzeczywistości oczywiście, ale później przerabiam, mam inne skojarzenia, prawda? Nieważne gdzie ja jestem, bo nawet dzisiaj jak byłem w tym moim hotelu, jadłem obiad, tam przyszła grupa jakaś wolaśliwa, ja musiałem wszystko to słuchać i znieść, ale przyszedł jeden bardzo ciekawy pomysł, nie wiem, na obraz czy na instalację. Być może ja to wszystko notuję na szkicowniku, a potem może z tego powstanie coś, ale właśnie często dużo takich pomysłów zostaje w notatniku, a czasami z tego powstaje, nie wiem, obraz albo rysunek albo coś. Także u mnie prawie nie ma, na przykład na wystawie prawie nie ma takich dwóch samych kompozycji. Każda kompozycja jest właśnie inna. Praca powstaje czasami z radości, a czasami z napięcia jakiegoś lodowania nerwowego, bo na przykład niektóre prace dotyczy okrągłego stołu, niektóre prace dotyczą właśnie kolejki do sklepów. To wszystko było tak, że ja reaguję. No, na przykład ten Ilawie, ten, który prosił, dzisiaj mówiłem, na dworcu każdej osoby, a ma pan 4 złote, ma pan 4 złote. I wszystkich wydał, w ogóle stoi jeden motyw takiego człowieka, który był nieogolony, taki może nie wiem dlaczego, ale nikt nie pytał, dlaczego on prosi 4 złote.
ale takich faktów bywa, no takie, no, takie drobne, drobne sceny codzienne. Te drobne sceny czasami przerastają i na przedstawienie, bo w Warszawie miałem dwa przedstawienia. Biały Jeleń i Drewniany Człowiek. I też były pozbierane z takich rzeczy jako z codzienności, tylko one przerastają do pewnej rangi poetyki. Jak Japończycy nazywali artykuł, bo ja w Japonii byłem około 10 razy, i Stasis poeta jest, poczekaj, jak to nazywam, poeta szarego dnia, coś takiego. No, oni umieją tak wszystko zauważyć, bo czasami pytają, dlaczego Japończycy tak często zapraszają, albo, no nie wiem, jakoś polubili to, co ja robię, bo oni czują, jak w sztuce coś jest takiego autentyk, musi być autentyczne, że to, co przedstawiam, ich to przekonuje. Jak udało się pani ściągnąć taką wystawę do Ostródy? Negocjacje trwały pół roku. Bardzo przyjemne były to rozmowy. Ja myślę, że z samych negocjacji powstanie praca, jeśli nie doktorska, to na pewno jakiś piękny esej, bo trwało to istotnie pół roku. Ale jak mistrz powiedział, udało się. Dogadaliśmy się, rozmawialiśmy tym samym kodem. Może też zadziałało to, że no, ja 20 lat spędziłam w teatrze, a mistrz też ma duży kontakt z teatrem, bywał i reżyserem, i scenografem. W związku z tym ten kod artystyczny, te dusze się dogadały. Każda wystawa w ogóle, która moja była na świecie, to ma swoją opowieść, ma swoją ciekawą opowieść. Bo to czasami jedna osoba chce, albo bardzo silna osoba, a czasami jest taki ten jakiegoś dyrektora, taki pomysł, który obiecuje, że ta wystawa jest.